Spotkaliśmy się tutaj bez kozery, troszkę pół żartem, pół serio, ale generalnie całkiem na poważnie. Spotkaliśmy się w poważnej firmie Taurus Ochrona z Torunia. Spotkaliśmy się w nowej siedzibie tej firmy. No i powiem wam szczerze, robi wrażenie. Robi wrażenie. Cieszę się bardzo. To jest inny wymiar ochrony już. To już jest zupełnie inny świat, jeśli chodzi o jakość jakby obsługi, jak to wszystko wygląda, zabezpieczenia, tajne kancelarie, specjalne zabezpieczenia do prywatności rozmów i tak dalej, i tak dalej. No powiem ci, Krzysztof, szacun. To po prostu... Dziękuję bardzo. Miałem tutaj dobrego mentora, który siedzi po lewej stronie, po prawej stronie. Słuchajcie, no świat idzie do przodu, zagrożenia rosną. Byliśmy wczoraj na konferencji Roadshow SafeStara, CBC i innych partnerów. No to rzeczywiście to, o czym rozmawialiście, o czym mówiliście, to są realne zagrożenia, które nas dotykają. Więc z jednej strony staram się odpowiadać to na te zagrożenia fizycznymi zabezpieczeniami, które właśnie u nas mamy. Projektowaliśmy je od podstaw praktycznie. Półtora roku temu powstała koncepcja przeniesienia siedziby, żeby te layouty były do nas dostosowane, do tego, żeby te certyfikaty, o których wczoraj wspominałeś, ale też dodatkowe pozyskać. Ale też wyszliśmy naprzeciw nowemu oczekiwaniu, czyli tak naprawdę tym słynnym taśmą prawdy, gdzie wszyscy dają się nagrywać, a w naszym pomieszczeniu takich nagrań już nie można. Znaczy jak to nie można? Oficjalnie nagrywamy. Oficjalnie, za zgodą, cerografy są podpisane, mamy kwity, także jest okej. Okay. Ale poważnie mówiąc, no staram się odpowiadać nie tylko wobec klientów, ale też wobec swoich potrzeb. No, jak wiemy, Agencja Ochrony potrzebuje dużych zabezpieczeń, żeby sprostać oczekiwaniom rynku. A co do nowej siedziby, no to mogę tylko powiedzieć, że sam się cieszę, że taki efekt osiągnęliśmy, bo obsługa klienta oprócz bezpieczeństwa takiego backstage'owego, nie tylko takiego, czego się widzi na zewnątrz, potrzebuje, że tak powiem, ładnych, estetycznych pomieszczeń, gdzie można klienta przyjąć. Na rynku są różne agencje, różnie to bywa i różnie do tego podchodzą. No to się zmienia teraz, no tutaj jesteś najlepszym przykładem, gdzie te zmiany już są, bo ktoś może powiedzieć, że a nie, że ochrona się nie zmienia, że to tak samo. Nie, no zmienia się kolosalnie, nie? To jest niesamowity skok w przyszłość. Natomiast nawiązując do twojego zdania o bezpieczeństwie, to przytoczę rozmowę z Marcinem Pyclikiem w Rzeszowie, który w kontekście co prawda cyberbezpieczeństwa, ale powiedział sławne słowa, że firma ochrony, żeby mogła świadczyć usługi bezpieczeństwa, sama musi być bezpieczna. Święte słowa, podpisuje się. I to jest myślę kwintesencją tej sytuacji, którą mamy tutaj u ciebie, bo jak się tu przychodzi, to naprawdę zabezpieczenia, wszędzie jakieś kody, pancerne drzwi, dodatkowe uszczelki akustyczne, elektromagnetyczne. To po prostu szok. To się nie, zazwyczaj się tego nie spotyka, nie? Więc to robi wrażenie. Krzysztof, ty... To jest tak, nawiązując jeszcze do tych nowoczesności wdrożonych tutaj w firmie, to świadczy właśnie o poziomie firmy, ale i o podejściu, bo na własnej skórze to wszystko jakby sprawdzacie, wdrażacie i użytkujecie, więc dobrze wiecie, o czym mówicie klientowi, prawda? W rozmowach z klientem tą technologię macie już opanowaną. I teraz tak, nawiązując do technologii, jaka jest twoja ocena, jakie są twoje jakby przewidywania, w którym kierunku ta branża ochrony będzie się rozwijać, użytkując i wdrażając te najnowsze technologie? Krzysztof, odpowiadając sobie na pytanie, powiem w ten sposób, że tak naprawdę cała gospodarka dąży w kierunku automatyzacji, cyfryzacji, wszyscy to wiedzą, ale tak naprawdę nie do końca wszyscy zdają sobie sprawę, z czego to wynika, jak to się je i w jakim kierunku to powinno podążać. I prawda jest taka, że współpracując z takimi partnerami jak wy, no wy dostarczacie nam narzędzia, w jaki sposób tą automatyzację wdrażać. A czego klient oczekuje? No przede wszystkim dobrej jakości, a nie ukrywam, że też patrzy na cenę. W tych usługach informatycznych, czy bardziej zabezpieczeń technicznych, no cena też gra dużą rolę. W związku z tym poprzez stosowanie różnych rozwiązań informatycznych jesteśmy w stanie zwiększyć naszą efektywność pracy i wydajność również. No i tak naprawdę klienci, którzy korzystają z usług, oczywiście patrzą na cenę, a to, że mamy takie narzędzia, jakie wy stosujecie, jakie nam dostarczacie,
no, pozwala to w gruncie po prostu wyprzedzać konkurencję dzięki różnym innowacjom, korzyściom. Smart Safe Start Go, który się pojawił, wczoraj miałem okazję bezpośrednio namacalnie sprawdzić, z czym to się, no, niesamowite rozwiązanie. Ja sobie tak w głowie myślałem wczoraj, Krzysztof, jak nazwać Ciebie, i takie mam hasło reklamowe, że to oczywiście jakby można było użyć tego słowa, Facebook Security. Jak znajdziemy oczywiście albo zgodę Facebooka, albo rzeczywiście słowo, jakiś substytut tego słowa, jakiś synonim, no to nie ukrywam, że taki slogan byłby chyba właściwy, bo nie ma lepszego, bez tutaj kadzenia, bo korzystamy z tej stara, więc mogę o tym powiedzieć bardzo wyraźnie, bardzo sobie chwalimy, skok radykalny przez te 10 lat, które minęły, no to jeżeli mam mówić, że czego klienci oczekują, w jakim kierunku technologia idzie, no to SafeStar jest na pewno odpowiedzią na to pytanie, a wszystkie pomysły, które wdrażamy, realizujemy, proponujemy klientom dzięki aplikacjom mobilnym, bo to jest gdzieś tam konik, który będzie się teraz rozwijał, no to firma DMSI no, w gruncie mierze sprosta każdemu oczekiwaniu. No po prostu... Miód na serce. Właściwie zamurowało mnie. Myślę, że na tym trzeba tą rozmowę skończyć, żeby tutaj nie za długo nie męczyć naszych widzów. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Tobie też dziękuję. No my jedziemy z Krzyśkiem dzisiaj dalej. To jest Roadshow 2019. Najprawdopodobniej najbardziej pojechana konferencja security w Polsce ever. Zapraszamy, bądźcie z nami, trzymajcie się, cześć. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia.